usunęła wszystkie zdjęcia z Karolem na Instagramie. A do tego na jej story pojawiły się te zdjęcia. Nie, nie. To na zdjęcie na jej story się pojawiło to, co są tam ekipą, a to zdjęcie, to buziak, pojawił się na Snapchacie tego gościa. Na mojej story. A ten typ jest totalnym randomem. Czy to jest ta sama kobieta, widzowie? Musicie powiedzieć, bo naprawdę. Ja nie chcę komentować, naprawdę. Chciałem tylko przekazać dalej dla dobra sprawy, tak. Przedłużyć zasięgi Dominika. Ale dlaczego? Co tu się stało? Będziemy czekać oczywiście na odpowiedź Karola, ale sytuacja brzmi co najmniej dziwnie. Kinga nagrała z nim tyle wspólnych filmików. Jest skojarzona z jego kanałem. To jest sytuacja popkulturowa, moi drodzy. Niczym Quebo na Fide z Natalią Schroeder. Albo to był Taco? Nie, Taco z Lesz... Nie. A 4 dni temu na Instagramie frizeluszka. Bezdyskusyjnie najważniejsza osóbka w moim życiu. Czy to był prank? Czy to jest jeden z kolejnych pranków Karola? To by było mistrzostwo. Nie wierzę. Ten pocałunek wygląda legitnie. Z uczuciem. Widziałem kiedyś. Wiedza bezużyteczna. Jeżeli para ma zamknięte oczy, kiedy się całuje, to znaczy, że się kocha. Ej, na swoich zdjęciach na Instagramie też ma czerwone paznokcie. Pytanie, czy to się nazywa prankowanie, czy jednak rozstanie? Rozstanie pary popularnej w internecie. Pris ponad 1 000 000 subskrypcji na YouTubie. W wielu filmach ze swoją dziewczyną. Co się stało? Czy to jest Kinga? Czy to jest prank? I czy Fris rzeczywiście rozstał się z dziewczyną? Tego nie wiem. Ale sytuacja brzmi co najmniej przerażająco. A kod właśnie mi wszedł do szafy. Mogę wam to udowodnić. Takie poświęcenie dla pranka. Fris i Kinga staliby się z miejsca najlepszą parą pranksterów w Polsce. Pytanie tylko, czy są w stanie poświęcić tego buziaka. Ja oczywiście tylko przekazuję informacje dalej. To nie moja sprawa, klaunie. To nie jest moja sprawa. To nie jest moja sprawa. To nie jest moja sprawa.
Ja pierdolę, mordo, typ, który ma 1,5 miliona subskrypcji na YouTubie i nagrywa każdy, kurwa, film ze swoją dziewczyną, która się wygina, żeby było git, myśli, że nikogo to nie będzie interesować i nikt nie będzie sobie z tego robił beki. Chyba jesteś popierdolony ostro na łeb. Czy to będzie tak? Czy inaczej? Czekamy na 6:30 od DJ-a Palasajda. Instagram Freeza. Wasi bliscy są najważniejsi. Zadbajcie o nich. A ty, czy ty coś wiesz na ten temat? A dlaczego mi się wyrywasz z rąk? Czy ja cię trzymam jakoś mocno? Gdzieś cię kocham, daję ci jedzonko. Dlaczego koty są niewdzięczne? Majka by mi tu piruety napierdalała.